Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. Dziękuję za obecność na dzisiejszej konferencji. Szanowni Państwo, kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydatki na prezydenta, rozpoczęła się i chcemy Państwa prosić o podanie do naszych obywateli mieszkających tutaj w Bielsku, w powiecie bielskim i w okręgu informacje, które być może pomogą w odnalezieniu kontaktów i gdzie będzie można składać podpisy. Ja chciałabym przywitać na dzisiejszej konferencji pana Krzysztofa Jazowego, radnego miejskiego. Witam serdecznie młodych demokratów. I obok mnie stoi kandydatka do Sejmu, nasza Beata Łukowicz, która będzie odpowiedzialna za kampanię w powiecie. Ja będę koordynować całością kampanii. Za sprawę outdoorowe i zbieranie podpisów będzie odpowiedzialny pan Krzysztof Jazowy i pan Rafał Ryplewicz, którego tu dzisiaj nie ma, no ale pora jest taka, że nie wszyscy mogli sobie pozwolić na jakiś czas wolnego, żeby tu dzisiaj być. Witam serdecznie młodych demokratów, Nikodema, Przemka, no i wszystkich tych, którzy się chcą bardzo aktywnie włączyć, a nie mogli tu dzisiaj przyjechać. Szanowni Państwo, siedziba sztabu będzie się mieścić na Piastowskiej 43. W powiecie bielskim za koordynację będzie odpowiadać Beata Łukowicz, jak już powiedziałam. I tutaj podane są w rozpisce telefony, ale podam 79 52 68 194. W Czechowicach-Dziedzicach koordynatorem jest pan Kazimierz Polok. Telefon 606 283 709, a podpisy można składać w Czechowicach-Dziedzicach w siedzibie Stowarzyszenia Emerytur i Rencistów Aktywni na ulicy Kolejowej 9. W Żywcu podpisy zbiera Leszek Młodzianowski, telefon 609 789 879 i podpisy można złożyć też pod adresem Żywiec, ulica Jana III Sobieskiego 7. Jest to Żywieckie Centrum Turystyki. W Pszczynie, proszę Państwa, podpisy zbiera Grzegorz Wanot, telefon 515 144 348. I także podpisy można składać pod adresem Pszczyna, ulica Ogrodowa 29, biuro Logotex od 6 do 14.30. I tutaj jeszcze chciałabym podać mail lokalny kidawa2020bb@gmail.com, gdzie można zgłaszać chętnych do współpracy oraz przesłać dane o wydarzeniach lokalnych i zaproszenia do wizyty Małgorzaty Kidawej-Bielskiej Błońskiej w naszym regionie, w powiecie, w gminie. Zapraszamy wszystkich Państwa do kontaktu. Chcę powiedzieć, że każdy dzień do końca lutego będą akcje zbierania podpisy. Będziemy szli do mieszkańców, tak jak to już robiliśmy cały poprzedni tydzień, łącznie z weekendem. Będziemy chodzić od drzwi do drzwi, też będziemy zbierać podpisy, czyli door to door, ale na ulicach Bielska, w powiecie bielskim, w każdym mieście i miejscowości będziemy prosić o kontakty chętnych osób do współpracy. Temu właśnie jest poświęcona dzisiejsza konferencja. Serdecznie wszystkich zachęcam. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska na pewno w czasie kampanii będzie w Bielsku Białej i nie tylko w Bielsku Białej, ale w naszym okręgu. Kiedy to oczywiście te daty będziemy podawać później. Serdecznie wszystkich zapraszam do współpracy. Dziękuję bardzo.